Dzień dobry wam, moi drodzy widzowie, tu Sztyx i zapraszam was na kolejny odcinek Zagrajmy w Tomb Raider. Pomoc przybyła, faktycznie przybyła, jednak role troszkę się odwróciły i tym razem to my musimy ratować tego pana pilota, którym tak naprawdę miał nas uratować. Jest jeden problem, ponieważ tam, gdzie była ta flara sygnalizacyjna, udaliśmy się tam, faktycznie doszliśmy, tak, tam powinien być pan pilot, no ale pana pilota nie ma, sobie gdzieś poszedł, gdzieś w głąb wyspy, no i obawiam się, że to może się dla niego nie skończyć najlepiej. Ale sprawdzimy, czy moje obawy są słuszne. Badaj grobowce leżące z dala od głównej ścieżki, żeby otrzymać dodatkowe ukryte nagrody. No wydaje mi się, że kiedyś będziemy mieli okazję, na pewno... Przejść sobie jeden taki grobowiec, wiem, trochę się boję ich robić, ponieważ wiem, że tam mogą być jakieś łamigłówki. No i nie chciałbym, żeby na jednym grobowcu, takim, nie wiem jak w sumie jakie one długie są, ale nie chciałbym, żeby na jednym grobowcu, na jednej łamigłówce zszedł nam cały odcinek. To by było, no, przynajmniej dziwne. Okej, tutaj mamy jakąś... Rod powiedział nam o samolocie. Nie martw się, musi być inny sposób, żeby się stąd wydostać, nie? Mam nadzieję. Widać jakieś ślady sam? Króliczki. Zaprowadzili ją do jakiegoś starego japońskiego pałacu. Już mi się to nie podoba. Ej, wyluzuj. Na pewno tylko sobie zwiedzał. Kiepski z ciebie kłamca, Alex. Uważaj tam na siebie. Powodzenia. Nie, na pewno zwiedza. Tu coś jest. Mam tylko doświadczenie. Szkoda, że nie ma tutaj takiego tradycyjnego ekwipunku. Chociaż gdyby go dodali, ta gra by straciła jednak na swojej... przygodowości? Nie, tak nie można powiedzieć. W każdym razie stałaby się takim trochę półRPG-iem, a tego byśmy nie chcieli, na pewno. Ale zobaczcie, ta wyspa jest pełna życia. Wszędzie jakieś króliczki, sarenki, wilki, a tutaj szczury. No, przyjazne. Czekajcie, tam też możemy iść, ale tu coś mamy. Dobra, wejdziemy sobie tam do góry. W sumie to było takie przejście naokoło i nic specjalnego chyba. Nie, no nie weszlibyśmy chyba tam, ale dobra. Ta animacja otwierania tych skrzynek jest taka trochę lekko skopana, no nie za bardzo mi się podoba. A właśnie, był jakiś patch, wiem, że Steam mi tutaj aktualizował Tomb Raider, tylko w sumie tak dokładnie nie wiem, co on mi tu zaktualizował, bo nie chciało mi się czytać tych poprawek, no ale zobaczymy, może faktycznie będą jakieś tutaj rzeczy, których nie zauważyliśmy, tam już byliśmy, a przeszkadzały, zobaczymy. O, tu jakaś świątynia, czy coś, jakieś starożytne ruiny. Te ruiny są sprzed okresu Kofun. Nic mi to nie mówi. Ale są stare zapewne, jeżeli mówi, że sprzed okresu jakiegoś tam, to liczę na to, że po prostu są stare. No ale się dzisiaj obłowimy w te surowce. Pamiętacie, to jest... chwileczkę, jak to było? To było miasto Yamatai, czy... Pielgrzymka? Gdzie pielgrzymka? Bo miasto Yamatai, czy ta królowa była Yamatai? Ta królowa słońca. No nieważne, to na pewno jeszcze będzie powtarzane, tego się jeszcze na pewno dowiemy. Królowa? O. Czyżby Himiko? O, Himiko to królowa. A widzicie, to już wszystko wiemy. Wow, co tu się dzieje? Ale to jest królowa? Nie, to jest królowa. Dobra, to, przepraszam, już teraz. O kurwa, co to jest? Kapitanie Jessop? O, żeż ty w mordę jeża. Nie no, widoczki całkiem. No zobaczcie, i tam się jeszcze światło świeci. Nie no, super widoczki. Możemy wyłączyć. Kapitanie Jessop? Zaraz. Tak, kapitan Jessop tam jest. Już idziemy po kapitana. No już raczej nie ma po co po niego iść. A, spierdzielaj! Aha, będziemy się bawić w motyw oblężonej twierdzy, spoko. Jak na dzieciaka przysporzyłaś mi sporo kłopotów, ale jesteś naiwna i przewidywalna. Zabij ją! Oni! Znowu chłop. Co to jest? Samuraje! Skąd tutaj samuraje? Jezu. Co tu się dzieje? Naprawdę, to jest... Czuję, że będziemy mieli tutaj do czynienia z jakimiś mocami nadprzyrodzonymi. Nie będą to tylko jacyś rzezimieszkowie. Ożesz ty w mordę, jeże. Co to jest? Jakaś masarnia ludzka.
Możesz ty, kurde, blade. Zobaczcie, sami mężczyźni. Nie ma tutaj żadnej kobiety. Bylibyśmy pierwszą. Motyw nam już znany. Jak ekran robi się czarno-biały, to coś jest nie tak. Coś ją boli. Co tu się dzieje? No to już nie mamy kontaktu. Co on ma? Ej, ona spłaszczona jakąś tą twarz? Nie. Myślałem, że jakoś tak wyssana. Jejku, odgłosy! Co tam jest? Ej, no nie, słuchajcie, ja rozumiem. Ona zabija już tutaj z 20 kolesi, no ale jednak taki widok mnie by przeraził, chociaż byłbym chirurgiem. Ale dobra, nie będziemy teraz o tym rozmawiać. O ja. Co to ma być? Ale bydle. Chyba łatwo się domyślić, że naszym głównym problemem już teraz nie będą ci ruscy bandyci, a ci dziwi samurajowie. Czekajcie. Ciężko się idzie w sumie. Łepek. Tak specjalnie oskryptowane, żeby spadały, żebyśmy mieli ten efekt taki. Ale powiem wam, że lokacje są strasznie zróżnicowane, naprawdę. Klasztor przy rozpadlinie. Okej. Wydaje mi się, że jest nawet taka mapka multiplayer. Chyba lepiej nie wyłazić, bo... Zobaczcie, to są jakieś hełmy... To są alianci, Amerykanie. Przynajmniej mundury podobne. Albo to są Japońcy. Nie wiem, nie znam się na mundurach. Trudno mi to ocenić. W każdym bądź razie... Byli to żołnierze. Kiedyś. O, ma jakąś spluwę. Fajna spluwa. Shotgun. Mam nadzieję, że ciągle działa. Strzelba okopowa. No dobra. I łatwiej napisać. Shotgun. O, tak. Słyszycie? To są strażnicy jacyś. Możemy wywnioskować. Będzie napierdzielanka. Ja już to czuję. Czuję to w kościach. Tutaj na pewno będzie napierdalanka. No, nie, po prostu nie przepuściliby takiej okazji, żeby nas tutaj tak trochę podręczyć. To są głowy? Nie, to są ciała. Powiem wam, że... Czasami te momenty, kiedy to farbą oznaczone jest dokładne wejście, gdzie mamy wejść, no tak trochę psują rozgrywkę, bo nie mogę sobie poszukać. W filmach lubiłaś. Słoneczna Królowa i jej burzowa gwardia. Himiko. Pierwsza Słoneczna Królowa. To naprawdę Yamatai. Po co to otwierasz? Ty naprawdę tu jesteś. I naprawdę martwa. Nie wolno otwierać. Jak to tam bakterie jakieś, no to już by było pani w tym momencie. Nie wolno tak otwierać grobowców sobie. To coś niesamowitego. Posłuchajmy trochę, co mówi. Rytuał ognia. Rytuał ofiarnego. O, coś okropnego. Ale dlaczego ktoś spalił te kobiety? Wyprawa. Pielgrzymka do... Czy to jest ten klasztor? Przelewanie wody. Ale po co? Tu jesteś. Królowo,
chwila. Przecież to nie jest przelewanie wody, tylko transfer mocy. To jest rytuał przejścia. W ten sposób wybierałaś swoją następczynię. Tam jest! O nie! Bracio! Mówiłem, że będzie. Nie tą broń. Nie tą. Tom. F. Aj, czekajcie, może będzie pierwszy. Who next? O nie, co to ma być, co to ma być? Zniknął. Od słońca chyba. Co to miało być? Panie Dziejaszku. Nie, naprawdę. Z takim koksem to ja bym walczyć nie chciał, no bez przesady. Ja rozumiem, że ta kobitka jest mocna, ale kurde, coś takiego. Ale ma siłę. Pok, pok. Chyba nie przeszkadza. Tak z wizytą wpadłem. Ej, może możemy to coś otworzyć, spalić? Fajna furtka w sumie. Dobra, nie. Wychodzimy, nie psujmy klimatu. Taki fajny w ogóle. Ej, mogę sobie jeszcze raz otworzyć? Można otworzyć? Nie można. Bym chciał jeszcze raz tak luknąć. A jest trochę uchylone w sumie. Sprawdzę. Jest tam, jest tam. Leży, jest truposzyk. Jest. Dobra. Wychodzimy już stąd. Mówiłem, napierdzielanka będzie. Boję się pierwszego starcia z tym strażnikiem, a takie na pewno będzie. Nie ma co się łudzić, że nam twórcy takie coś podarują. Na pewno nie będzie to łatwa walka. Znowu strażnicy. Ale spoko, mamy obóz. Posłuchajmy, co mówi. O, mamy łuk refleksyjny. Udało nam się coś ulepszyć. Dobra, sprawdźmy sobie umiejętności. Ja bym wziął sobie... Stąd mam wszystko odblokowane, co mogę. Przetrwania, no nie za bardzo mi teraz potrzebne jest to przetrwanie. A wezmę to. Opanuj. Bardzo ładnie. Naciśnij shift, żeby rozpocząć szamotaninę, po czym we wskazanej chwili F, by oślepić wroga garścią piachu. Na pewno przydatne, bo teraz zauważyliście, że on do mnie podbiegł, ja praktycznie nic nie mogłem zrobić. Tak więc spoko. A coś możemy sobie ulepszyć, ja sobie luknę tylko. No łuk mamy, tak mamy, tak. To tam nie chcę tego. Hamulec wylotowy sobie. Hamulec wylotowy, cudownie. Co my tam jeszcze mamy? Broń krótką bym mógł sobie ulepszyć w sumie. Ale nie mam surowców. Surowców mam teraz tyle, co kot napłakał. No trudno. No, łatwo było się domyślić, bo było białe. Od tej farby. Wow, wow, co jest? Tak. Halny przy tym to wymięka. Naprawdę. Jak tutaj podłogę rozrywa. No kobieto, co ty chcesz zrobić? Zgłupie. Ja nie wiem, czy to się mieści w jakimś centrum tornada, bo przecież to jest ultra silny wiatr. No się, te budowle są ultra słabe, ale wiatr jest równie silny. Nie, ale figurę trzyma, nie? Dobra. No, skaczesz? Na pewno będzie coś na refleks. O, mówiłem, że będzie? Zawsze jest. Spadamy już stąd. A nie. O, tym razem mnie zaskoczyli. Pierwszy raz nie wiedziałem, co zrobić. O nie, tam jest ten cieć. Już go nie ma. Jej!
kurde, za naprawdę spina jakaś. Ładnie światło tak przyświeci. Robimy je budup. Tylko trzeba wejść do góry. Ten dzwonek zaraz będzie na dole. Tak jak chcemy. Co? Myślałeś, że mnie zaskoczysz? Panie, jestem czujny jak cholera, jak ninja. Wszystko widzę, a nikt mnie nie widzi. I można to otworzyć? Sprawdzimy, co to da w sumie. Wiatr! Dalej już nie kręcę, bo nie potrzeba. Ej, ale nie, całkiem fajny mechanizm na zasłonki, nie? Zobaczcie. Przynajmniej nie wiało, a teraz to już... niezłe jabłdupki. Ostro tam kręć, dziewczyna. Wydaje mi się, że wystarczy teraz lekko popchnąć, albo lekko pchnąć. Nie, w sumie nie wiem, w którą stronę teraz miałbym to pokręcić, ale zaraz sprawdzimy. Mamy, od takiej roboty mamy łuk. Zobaczcie, że ten dzwon jest liną owinięty, co ja robię. Pociągnij. O, ale teraz przypieprzę. Patrzcie to. Bong. Jeszcze nie? Jeszcze raz. Jeszcze raz, dawaj. Jeszcze nie? Za słabo? Niemożliwe. Może trzeba w tamto strzelić w sumie. No ale nie, no jak? Czekajcie, muszę tu ogarnąć. Może ja tu mogę jakoś strzelić w te... tutaj te liny. Nie. Nie mogę. Do góry też wejść nie mogę, tak więc jedyną opcją jest po prostu... trochę nie w tą stronę. Nie, jak instynkt przetrwania? Ja dopiero pomyśleć chcę, a ten już mi tutaj z instynktem wyjeżdża. Nie ma opcji, żadnym instynktem mi tu teraz... Ale jakbym... Wydaje mi się, że niepotrzebnie to otwarłem. Mogę to zamknąć? Źle zrobiłem. Najpierw trzeba, żeby ta kula rozwaliła to tutaj, a potem wiatr sam rozdupcy tamto. Ja mi się wydaje, że... bo inaczej to jest bez sensu totalnie. Widzicie, że... Kula uderza w to coś, no ale nic to specjalnie nie robi, nie? Wydaje mi się, że w to coś jakby pierdyknęła, byłoby miło. Ale za słabo ciągniesz tam. Czekajcie. No tak. Tak, ja wiem, że ten dzwon ma spaść, tylko no kurde, mówię, że wydaje mi się, że to powinienem był rozwalić, no ale dobra, nie, sprawdzę jeszcze raz, otworzę. Jeszcze raz to przetestuję. Nie, bo w sumie nawet jak było otwarte, niewiele to dawało. No ale nie jestem w stanie, nie, to nie ma szans. Prawda, to jest bez sensu. Że kilka razy muszę tak majknąć. Trzeba mocniej. W odpowiednim momencie pociągnąć. A. Tak, jeszcze trafić trzeba. No, nie mogę trafić. Dalej. No co jest, kurde? Może jedno okno naraz? Jedno okno naraz, słuchajcie. Coś mi tu podpowiada. Zaraz sprawdzimy. No nie wiem, zobaczę, pomyślę. Podpowiedziała mi, może to coś faktycznie zmieni. Aha, dobra. My nie mamy rozwalać... My nie mamy walić w dzwon, tylko w to, co jest po bokach. To. Dobra, teraz wszystko jasne. Wszystko już teraz jasne.
Okej, trochę żeśmy sobie pomyśleli, widzicie, instynkt przetrwania się przydaje. Jednak nie podoba mi się, że tak szybko mi gra podpowiedziała. Ja bym trochę pomyślał, trochę popatrzył, trochę popróbował. Może by coś z tego wyszło. A tak od razu mi podpowiedziała, co mam robić. Troszkę dziwnie. Gdzie tu ta radość, że mi się udało dalej? Jestem teraz wręcz trochę przykro mi, że mi się nie udało. Początek w sumie, no to nie jest początek gry, no ale nie są to jakieś super trudne zagadki i powinienem być w stanie je rozwiązać. Ojej, nie mamy zbytnio. Nawalają do nas, tylko nie widzę skąd. A, co to jest za tankowiec? Ale ma fajny mieczek, ej, ja też bym chciał. O, jeszcze część do łuku. Co za amunicja? Tej amunicji nie mamy zbyt wiele. No, dalej. No tylko czemu ten dzwon nie spada? Kurde, dlaczego ten dzwon nie spada? Może teraz trzeba w dzwon uderzyć? Dobra, teraz otworzę. Teraz powinien już być. Nie ma to jak rozwalić starożytną miejscówkę, bo mi się podoba. Teraz przypieprzy to będzie podoba. Leci. O, ale będzie cios, patrzcie. O, tak, udało się, pięknie. No, tak myślałem, że tego nie przeżyjemy. Ma się tak bez szwanku. No jak? Twórcy tutaj lubią ją trochę torturować. Potorturować. Wow! Znowu te bydle. Widzicie tą beczkę? Czuję, że to będzie mi powtarzać, bo zaraz spadnę. No i tak jest. Wow, co się dzieje? Wow. Nie w ogień, nie w ogień, nie wpadaj w ogień. No ten most też widać ultra stabilny. I jedziemy! No powiem wam, całkiem ciekawie. Tutaj nie ma chwili wytchnienia w tej grze. Cały czas coś się dzieje, słuchajcie. Nie, no dobra, była chwila wytchnienia na samym początku. A teraz non-stop akcja, cały czas. Strzelanie, skakanie, no i bicie Lary. No sorry, no, ale ona jest cały czas poszkodowana, biedaczka. Cały czas robi wszystko za innych. Trudno. Jest z Croftu. Też Sam. Jest z tobą reszta załogi? Nie. Dopiero co ukradłam radio wartownikowi. Wartownikowi? Zostałam porwana. Co? Gdzie jesteś? Nie wiem. W jakimś starym japońskim pałacu. Ciągle rozmawiają o jakimś rytuale ognia. Lara, ja jestem przerażona. Cholera, ktoś idzie. Muszę to schować. Sam? Sam! Jesteś tam? Idę w stronę pałacu. Inni też tam są. Dogonię cię i wejdziemy razem. No i tak, to by było na tyle. Słuchajcie, trochę tutaj może podpowiem, trochę może tak zaspoileruję. No nie zaspoileruję. No się, to są moje osobiste jakieś takie przemyślenia, że Sam jest jak gdyby potomkinią, tak się mówi? Tak się mówi. Jest potomkiem tej królowej słońca, czy tam ognia, no, tej królowej Himiko. Tak więc wydaje mi się, że po prostu te dziwne małpiszony, które tutaj latają, chcą po prostu przeprowadzić ten rytuał ognia, ażeby mieć następną królową. Czyli jak gdyby tamta stara zawładnie tą nową, no i wtedy będą mieli królowę. Obie nawet. Nie, no bo jedna nie... No, no w każdym razie będą mieli nową królową.
I o to im w sumie chyba tylko chodzi. Jak to się rozwinie? Nie wiem sam, ale się przekonamy już niedługo. Dzisiejszy odcinek był naprawdę ciekawy, powiem wam. Pierwszy raz coś mnie zaskoczyło. Ale ja już wam naprawdę serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli tak, to proszę opinię i łapki pod filmikiem. Ja już wam bardzo serdecznie dziękuję. Do widzenia, cześć!